Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Crocs i no CSGO Skins i nowe skrzynki stary, nowe limitowane skrzyny, czyli mamy skrzynkę za 550 zł. Zapytasz co w tej skrzyni jest, ja ci odpowiadam stary, jest tu 1% na AWP Dragon Lore, łącznie 6% na wyjście z tej skrzynki na plus, więc od razu bez zbędnego przedłużania 550 zł. Leci wróżba tego filmu, no jakby to nam się udało coś zdobyć, no to byłby naprawdę niebo wzięty. 6% to aż tak dużo nie jest, więc mam nadzieję, że tutaj na farcie uda nam się coś trafić. A ja przypomnę oczywiście, że jak chcesz wygrać skina za dyszkę, 10-15, zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk, napisz, co o limitowanych skrzynkach i oczywiście łapa w górę, nie wiem czy powiedziałem, sub z dzwonem. Się gubię. Na Discorda dołącz i oczywiście udostępnij film i użyj kodziku Croxy na CSGO Skins, loguj się z tego, zobacz, bądź klasz, doładuj i kodzik Croxy, tutaj sobie aktywujesz, możesz wtedy zyskać 10% więcej do każdej wpłaty, możesz przy każdej wpłacie tego kodu użyć, 2,50 oczywiście dla nowych użytkowników, niestety tutaj te otwarcia, daj mi mocny minus, tak, daj mi mocny minus. Ej, co ty gadasz? Ej, o co tu chodzi? Czy to są jakby trzy ta 5%? Ej, czekaj, bo ja nie rozumiem. No dobra, ej, otwórzmy 3. Ej, kurczę, czy my możemy sobie wybierać... No zostań, ej, halo! Czy my możemy sobie wybierać jakby... procenty? Ile chcemy mieć? W danym otwarciu? To tak działa? Czy ja czegoś nie rozumiem? No mamy DM Prisa, okej. Okay. Mam nadzieję, że to fakturka jakaś, 280 zł, no okej. Okay. Nic się zwraca, nie wiem, dwa otwarcia chyba, tak? Dobrze, no zostań, prrr. No niestety przeleciało. Ale okej, okay. Chodźmy na skrzynkę teraz. Jaką? To otwierałem, tak? Za 13 jest skrzynka potem. Dajmy jeszcze to na 5, tak? Zobaczmy, 132 zł. No dobra, sprawdzam. Zobaczmy jak się zakręci. Easy peasy. No. Chyba jednak nie easy peasy, jak nie wyleciało nam tutaj nic solidnego. Zobaczmy another one. Niestety znowu mocno przeciętnie. No znaczy mocno przeciętnie, tak? Nie trafiliśmy nic. Ale teraz, no jest golden koi! To jest 500 zł prawie. Okej, okay. No sprzedajemy, sprzedajemy. I lecimy dalej. Może jeszcze jedno... Uda nam się trafić jedno jakieś wartościowe tutaj dziecię. Boże, ze skrzynki. Sprawdźmy, no niestety chyba niekoniecznie. Mamy ile? 45 groszy. Ok, niech będzie. Chodźmy na skrzyneczkę. Teraz chyba wypada, żeby tą otworzyć, tak? 1% Crimson Web. To jest nóż klasyczny tutaj. 4%. Aha! Ej, zajebiste! Ej, podoba mi się bardzo, ale czekaj, bo tu... Ooo, no tutaj już to trochę kosztuje, stare przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie trochę kosztuje. No otworzyłem skrzynki 1% lore, trochę za dużo ich otworzyłem, tak mi się wydaje. Więc... już nie będę ich otwierał, może jakąś na koniec, jak coś nam się uda jeszcze trafić. Ale generalnie... jak chcesz więcej odcinków stycznych procentowych... Daj znać, no bo ja mówię, skrzynki procentowe to jest coś, co ja bardzo lubię. Tylko, że niestety, no coś tu nie idzie po mojej myśli dzisiaj. Wiecie co? Może spróbujmy zrobić bitewkę jakąś na te właśnie limitowane skrzynki. Może wtedy, kurczę. Nie, no nie gadaj, że ich tu nie ma. No nie. Ej, ty nie wierzę, stary. Tych skrzyneczek nie ma na bitwie. Dobra, wrzućmy... 4 asimówki, w sensie asimówki, skrzynie AWP w sztukach 4. Zróbmy bitwę na 2 osoby i zobaczmy, czy uda nam się wygrać. Bo nie będzie admin, może teraz. No i zobaczmy, zobaczmy, czy tutaj bitwa okaże się szczęśliwa dla nas. AWP Redline to jest dobry start, bo AWP Redline ma najdroższy item tej skrzynki. Zobaczmy dalej. O! Żartowałem, jednak nie, zapomniałem, że AWP Asimów tu jeszcze jest. No dobra, nie no, 3 otwarcie, 3 AWP stary, no to jest... To jest naprawdę... Patrz, 4 otwarcie, 4 AWP! No nie mogę! 1100 stary, 1100! No jestem w szoku, no... Jestem w szoku stary, I'm in shock, legitnie!
tej bitwy nie miało być, tak szczerze, nie? Ja ją chciałem zrobić na te szynki, no ale jak nie było, no to kurczę. Mówię, nie no, zrobimy jakąś bitewkę. Zrobimy jakąś bitewkę dla widza. No i zrobiłem. Zrobiłem bitewkę i ładnie tutaj, naprawdę ładnie, sympatycznie oddał. 4% na tego Crimson Weba, no stary. Jak otwieram skrzynkę za tyle, no to wypadałoby, żeby chociaż raz tu coś poleciało, tak? Chociaż raz, stary. Spróbujmy otwarcie another one. No nie! Ojojoj! Jest! Ja nie mogę! Odcinek uratowany, stary! Odcinek uratowany! Dzień dobry, Bang Bang! 2500 zł! Ja nie mogę, ej! Dobra, myślałem, że będzie po odcinku. No ale dobra, mamy to! Czekaj, co ja jeszcze nie... No tego nie otwierałem. 1% tutaj jest na splattera, no... Dobra, trzeba zaryzykować, że w końcu może uda się trafić kosa? Niestety. Ajajaj, ale 800 zł! Ej stary, 800 zł kosztuje jedno takie otwarcie. No, tu przesadzać nie można, tu przesadzać nie można. Albo można... To zależy od widza, tak? To zależy od widza. Zobaczmy. Chyba jakieś itemki w ogóle mi się sprzedały, widzę, że mi balans dodało. W ogóle ostatnio mówiłem wam na odcinku, że coś się z bitwą stało, nie? Że mi ją anulowało jakby i nie mogłem nic z nią zrobić, to może to za tą bitwę to wleciało. Nie pamiętam, jak ona kosztowała, ale okej. Dobra, lecimy. No! Przeciętny. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Nic nie ma niestety. No 800 zł, stary. Aha, bo już nie mam kasy, tak? Czy to się coś zbugowało po prostu? Czy ja po prostu wszystko przegrałem w jednym momencie? Dobra, stary. Mówmy, okej. Czuję! No! Aha, i teraz nie dokręcicie. Dobra, jestem stary i przegrywam. Nie będę nawet kłamał. Dzięki za oglądanie. No jak chcesz testy, szynek jeszcze w następnym filmie, to daj znać. No ale ta lorka, stary, 1350 zł za 3%. 8% na profit łącznie. No daj znać, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Dzięki za oglądanie, kodzik Croxy. Przypominam, 10% więcej każdej wpłaty. 2,50 dla nowych użytkowników. Widzimy się jutro. Siema!